Hej, witam was serdecznie, bardzo gorąco, nazywam się Kuba, to jest kolejny odcinek kariery Arsenalem w Londynie w FIFA 16, czas na kolejne mecze, gramy teraz z Aston Villą, pokażę wam terminarz rozgrywek: Aston Villa, mecz z Newcastle, potem mecz z WPA, a w następnym odcinku Everton, Stoke, a bo jeszcze chyba Liga Mistrzów powinna dołączyć, chyba jeszcze nie było losowania, więc to się jeszcze wyjaśni, z kim będziemy grać teraz. Okej, mecz z Aston Villą, zagramy sobie to spotkanie, skład będzie się przewijał na ekranie, może go trochę dostosujemy, bo nie wiem, czy tam tak się utrzyma, bo chyba nie jest, jest najmocniejszy, więc takim składem wyjdziemy na Aston Villę, jedziemy. Oj, niebezpiecznie zrobił Paul Carden od razu. Aston Villa ujmuje prowadzenie, gol na 1-0. Kukleją. Aguero jest Paul Carden. Aguero strzał i co i gol. Fatalna parada brata Guzana. Jest 1-1. Aguero coś na piłkę do kota. Aguero poczekał z tym strzałem i zdobył swoją pierwszą bramkę w tym meczu, bo ta pierwsza została przypisana jako samobój. Że to zrobił Bellerin i co? I nie ma gola, mamy szczęście. Paul Pogba, Francisco Kleon, świetna piłka, to Theo Walcotta, Walcott przekłada piłkę na lewą nogę i co? I pokonuje brata Guzana 3-1 w 37 minucie tego meczu. Sanchez strzał bramki, ale wcześniejszy był faul. Tak się wydaje według rabica, bo ja tutaj nic nie faulowałem. No to dalej trzeba teraz zablokować ten słupek, bo tutaj często lubią uderzać. Teraz strzał, uwaga, broni trzech, świetna parada, czekaj, jeszcze słupek nam pomógł. Świetnie Ramsey. Jest Alexis, przepraszam, Theo Walcott. Jest zagranie, Kukle, broni Guzan. Przed tutaj Francis Kukle, cały czas Kukle, wycofanie do Walcotta, strzał. Ujdę przez bramkarza, piłkarza Aston Villa. Jest Rodriguez, ma sporo wolnego miejsca, head zagranie do Nabila Fekira, broni Guzan, jeszcze dobitka Fekira i on zdobywa swoją chyba premierową bramkę w Premier League, 4-1. A z oficjalne potwierdzenie, tak, pierwsza bramka. Koniec tego meczu, pokonujemy drużynę Aston Villa 4-1 na wyjeździe, bardzo dobry rezultat, świetny mecz w naszym wykonaniu, premierowa bramka, premierowa bramka Fekira, tak, a już kolejna bramka Aguero w lidze angielskiej. No i teraz mecz w Capital One Cup, gdzie wystawię rezerwy, bo tutaj nie ma co się bawić w jakimś składzie ofensywnym, trzeba oszczędzać siły, chociaż to jest początek sezonu, to już teraz trzeba mieć rozwadze, co się będzie działo dalej. Teraz tak, Fekir. Gnabry cały czas jest, on jest pożyczony, aha, bo ktoś jeszcze powinien zgłosić po niego, ja czekam, aż ktoś się po niego zgłosi. Wellington Silva. Czy trenujemy skrzydłowy? Ja wiem, że może go sobie przyspieszyć ten trening, czy przyspieszyć, w sensie trzeba wczytać poprzednie, ale ja rozłożę sobie treningi na każdą inną formację piłkarzy. Jeszcze Alexis. Dobra. Ktoś tutaj chyba mi napisał SMS-a, nie, po prostu się skończyło. To jakieś mecze, to mi wyskoczyły. Okej, dobra. Nikomu overall nie podskoczył. Mecz z Leeds w środku tygodnia. Teraz tak, wertransferowa za drzew Foreign Adelaide. Bardzo dobrze. Niech chłopak idzie, niech się tam rozwija. Duży potencjał, duży talent w Arsenalu. Jeszcze bez debiutu, jest w pierwszej drużynie, chociaż na ławce już był kilka razy. Ofery transferowe, uwaga. Wojciech Szczęsny, nie, on jest moim rezerwowym bramkarzem, więc go nie sprzedam. I teraz, Ramsey, 44 miliony do PSG. Nie, Ramsey to jest mój piłka szybka pola i ja go nie oddam. To jest już taki, mam nadzieję, że wyrośnie taką legendę Arsenalu. Bielik też, kurczę, jeszcze nie jest sprzedany. Dużo tych piłkarzy, dobra. Hesse, Fekir, Ox, żeby wrócił po kontuzji, Cazorla, Bielikowicz, szansę chłopak już ma, Ezil. Mam lewego obrońcy, czyli Debussy, Jenkinson, Niklas Süle i Wojciech Szczęsny. On dostaje swoją szansę. Ten mecz symuluje, bo to jest Leeds United, to jest mecz w Capital One Cup, czyli te rozgrywki, które mnie po prostu nie interesują, więc tutaj nie muszę się martwić, że przegrałem, to nie będę płakał. A, przegraliśmy w karnych, no brawo. Tak, typowy Arsenal w Capital One Cup. Okej, idziemy dalej. Ofery transferowe już coś jest. Karl Jenkinson. No dobra, oddam Jenkinsona do pożyczenia, bo i tak zaraz mi wróci Gibbs. No nie, no za kolejna oferta za Ramseya. Dajcie dla niego 50 milionów. Dobra, 60, też będę patyczkował. Jakby co szybko wyciągnął jakiegoś typowego obrońcę, tylko pomocnika Gindogana na przykład i nie będę się z nim bawił. Dobra, Bielik, dziękuję, a niech ty się wypożyczy chłopaku, bo ja nie wiem, czy ty będziesz grał. Na pewno nie będziesz grał.
Będę prowadzić tylko negocjacje za 60 milionów z Ramseyem. To on jest sprzedany, no i super, no i pozbyliśmy się Ramseya na pewno. Kuklena na pewno nie sprzedam. No to teraz trzeba wchodzić następca Ramseya, mam znowu tyle pieniędzy, że to jest chore. No dobra. Skoro nie mam Ramseya, który poszedł za dużą kwotę do Bayernu. Ale Gündogana chyba już miałem na liście życzeń, ale wyszukam go tutaj. Gündogan. Ike Gündogan. Już nie składałem ofertę. Chcę 5 milionów za tego piłkarza. Potem pamiętam, krzykali sobie jakąś taką podobną ofertę, jak go chciałem, ale jakby coś nie wyszło z nim, no to trzeba dać mi zastępstwo oczywiście. I teraz tak na szybko myśląc, ciężko mi ktoś przychodzi do głowy, bo w PSG nikogo nie wyciągnę, tylko Matuidi. O, Matuidi to nie jest zła opcja, bo Verratti. PSG. Ale mam myśl, że Matuidi jest już drogi, że jest już starszy. Angel Maria. O, Adrien Rabiot. Został jakby co? Czyli ja mu dam za niego 8 milionów. Co to się dzieje z tymi meczami? A, się pokończyło to wszystko, dobra. Okej, Rabiot. I jeszcze mi wszedł na głowę z Barcelony Samper. Ale on potrzebuje piłkarza pierwszego składu, więc Samper to nie będzie odpowiedni. Może przyjdziemy do Barcelony. Tak ogólnie. Gdzie jest? Powiem, przeleciałem. Nie, BBVA chyba jest daleko. Przeleciałem, nie przeleciałem, dobrze. FC Barcelona. Borja Fernandez, Juan Camara, Halichovic. On to jest taki Beast FC. Kusi mnie Halichovic. No dobra, dam za niego 25 milionów. Bo on jakoś tak będzie oscylował, bo często po tych pierwszych sezonach, po tym pierwszym sezonie w Hion jest naprawdę bardzo duży overall. Rafinha. Jason Martinez. Właśnie, Thiago Alcantara to nie jest zła opcja w sumie. A dobra, jeszcze złożę ofertę do Sampera. Pobiera taką dużą tygodniówkę. Dobra, 6 milionów za niego. I jeszcze złożymy ofertę za piłkarza, którego wyleciało mi nazwisko aktualnie. A za, właśnie, za Thiago z Bayernu. Thiago. Cionek. No. Bayern Monachium, Thiago. No i gdzie on jest? Dobra, jeszcze raz. Szukam teraz po Bundeslize. Bo nie ma chyba innej opcji, żebym go tak wyszukał. Teraz Thiago. FC Bayern München. Co z Facebooku jakieś latają? Dobra. Bayern München. Ramzi, kurczę. Ten widok. Aha, nie ma. Nie ma go. O! On miał 5 gwiazdek, pamiętał chyba. Ten piłkarz. Gdzie jest? Nie ma Thiago tutaj. Dobra, Mario Götze. Jakby co miałby się niego sprowadzić, to kupię Götze. Który też był w okolicach Bayern. Jeszcze jest Górecka, ale to już taka eksperymentowanko. Dobra, mecz Newcastle. 6 ofert. Ojej, ile tego jest. Oferta nie do przyjęcia. Oferta transferu przyjęta. Ja nie chcę. 8 milionów Rabiot. Oferta nie do przyjęcia, oferta nie do przyjęcia, oferta transferowa za Bazura. Nie, 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 to na pewno nie, ale dobra, okej, na początek tak. Zaklepię sobie Rabiot. Zaklepię sobie Rabiot. Gündogana nie chcą mi puścić, a nie chcę dać tyle samo, ile dałem za Ramseya, bo to nie będzie chyba opłacalne. Dam 10 milionów więcej po prostu. I będziemy negocjować. I teraz tak, Sergi Samper, Halichovic, zobaczcie ile chcą za Halichovicie. 40 milionów. Halichovicia, dobrze mówię? Halilowicia, przepraszam. Przeczytałem Halilowic. Halilowic, tak jest. Ma kulpa, będzie mi to poradzić w komentarzach 5 razy, ale trudno. Więc tak. Kuklę. Tutaj jest pomieszczony, więc wklukuję Pogba, Willems, Kościelny, Gabriel, Bejerin, na bramce się Petr Czech. Znaczy, chyba to jest szczupła, ale wystarczające, żebym nie musiał tak rotować jak idiota. Bo raczej mamy kontuzję, po co mam tak, mamy Gipsa kontuzjowanego, mamy Witchera kontuzjowanego, Bazura kontuzjowanego. Więc naprawdę jest tych kontuzji bardzo, bardzo dużo. Skupię Hesse zchodzi, Sanchez wchodzi, Aguero i Theo Walcott. Za Silvę. Ox. Okej, okay. Tak to będzie wyglądało, taka ławka na mecz z Newcastle, gramy u siebie, chyba gramy u siebie. Więc jazda z Coxem. Przystępujemy do tego meczu i czekamy też na odpowiedzi innych klubów w sprawie transferu, ponieważ strata Rona Ramseya, no i musimy szukać zastępca. Jedziemy.
Bejerim, to jest jego pierwsza akcja w tym meczu. Bejerim przekłada tą piłkę, nie udało się zagrać do Tio Walcotta. Paul Pogba, Jan Mat, jest tutaj Gamero. Gamero! Trzech interweniuje, jeszcze mija się z piłką Anita. Mamy teraz duże szczęście. Aguero do Tio Walcotta. Walcott przyjmuje drugą klatkę, pierwszy umarł, ale ta piłka mocno skakuje. Alexis. Alexis wjechał tu już za pola karnego, to jest jeszcze Paul Pogba, uwaga, ale to mógł być gol, super, gratuluje Newcastle. Wijnaldum, wprost wszecha, duże szczęście teraz mamy. Paul Pogba, świetne zagranie do Alexisa. Alexis do Tio Walcotta, Walcott lewa noga, blokuje ten strzał, stoper Newcastle, będzie rzut rożny. Mesut Özil. Özil już wszedł w pole karne. Özil próbował tą piłkę sobie przełożyć. Wywalczył rzut rożny dla naszego zespołu. Mesut Özil tą piłkę będzie posyłał w pole karne rywala. Tu jest Paul Pogba, wyszedł z powietrza, ale nie dał strzału. Koniec tego meczu. Remisujemy z Luka 0-0. To jest dla nas porażka tak osobiście, bo to powinien być dla nas gol. Powinniśmy wygrać ten mecz, ale nie udało nam się pokonać defensywy bramkarza, też Newcastle United. No szkoda, bo były sytuacje, były do tego dobre okazje. Teraz tak, czekamy na odpowiedzi w sprawie transferów. Teraz tak, potrafimy Aguero. I teraz przejdziemy do pomocników. Bielik, żeby się rozwiązał, żeby dostał lepszą ofertę za wypożyczonko. Bazur już może grać chyba, tak, Małusz może grać, więc zaraz będziemy mieć też Switchera. Niedługo będziemy mieć też Switchera, więc spoczko. Pogba, oczywiście niech się chłopak... nie, dlaczego łatwe? Dobra. Zostawienie tak, niech tak będzie, no i Niklas Syle dostaniesz szansę, żeby się rozwinąć. I teraz zobaczymy, jak to jest z tymi ofertami, bo przydało mi się znaleźć zawodnika, który zastąpi Kai Gundogana, tylko zastąpi Arona Ramseya. Okej. Okay. Przyjęta za Alena Halilowicza. 90 tysięcy tygodniowo, 4 lata, ważny zawodnik. To jest taki test. Bo ja niego bym sprowadził, ale nie jestem pewien, czy on by się tutaj nam robił, jakby co przyjął. Na razie robię, to jest rezerwowa opcja. No sporo tygodniówka sobie życzy Kai Gundogan. A to chyba na jego postawie, bo to jest piłkarz, który da mi od razu doświadczenie i od razu da mi jakość w środkowej strefie. Przyjęty. I teraz jest decyzja kluczowa. Halilović. Ja nie wiem na jakiej czy on może grać na pozycji... Czy ja go mam tutaj w listach życzeń? Ja mam tych napastników, dobra. Czy on może grać na pozycji... Nie może grać na pozycji środkowego pomocnika, a właśnie mnie to najbardziej zależy, żeby był... Ach, a właśnie, a Gundogan może. I dlatego postawiam w tym momencie na Ikaya Gundogana. Wiem, że Halilović ma większy potencjał. Wiem, że on ma... jest młodszy. No, ale nie mogę. No, chciałbym naprawdę. Mogę go nawet kupić. No, przecież mogę go kupić w tej chwili. Ale no po prostu... Zobaczcie, no mogę go kupić. Ale co mi to da? No dużo mi to da. Mogę sprzedać Cazorle. Poczekajcie, bo telefon mi dzwoni. Powiem wam tak, bierzemy Halilovicia, to są takie dwa zaskakujące transfery, a sprzedamy Santiago Cazorle. Ha, no co ja robię, już z tych zawodników mi w łbie odleciało. Poczekajcie, Santi Cazorla jest. Bo nie wiem, czy ktoś go kupi przez ten czas, mam nadzieję, bo ja nie chcę mieć takiej kadry, że ja nie będę mógł kogo otrzymać. Dobra, jakie oferty? Ktoś tu wpadł? Bielik, wypożyczonko, bardzo dobrze, cieszę się z tego powodu. Nie. Oksat nie wypuszczę nigdy. Czy nigdy, no może wypuszczę, ale na razie na pewno nie. Bazur to Torino, nie ma takiej opcji. Chociaż bym się chyba zwrócił, ale nie. Dobra, teraz tak, proszę. Jakby ktoś kupił tego Cazorle biednego mojego, no bo ja chcę, no zobaczcie, wszystkie transfery są z udziałem Arsenalu najwyższe. Jano Martinez. Dobra, nie chliczne pożyczenie chłopak. Natomiast tak, chcę już w końcu dostać ofertę za Cazorle, bo ja nie chcę, żeby ten piłkarz się marnował. Tak, 60 milionów za Ramseya, 78 za Pogba i 91 za Lewandowskiego, no to są takie transfery. O, Kuklę i ten, już nie sprzedaję ich, tak, dlaczego bierzecie za nich jakieś oferty. Barcelona, Williams, ha, ja wam nie sprzedam Williamsa. Nie ma takiej opcji. Dobra. Czekamy cały czas, 8 godzin do końca okienka, proszę, żeby ten Cazorla poszedł sobie. Ja lubię go bardzo, ale jesteś, żeby marnował się mi na ławce, czy gdzieś tam poza kadrą.
Kuklę, no kurczę, Kuklena nie wystawiałem na listę. Na West Ham, West Ham to może sobie najwyżej zobaczyć Kuklena w telewizji albo przyjść na Emirates. No panowie, macie jeszcze troszkę godzin. Panowie i panie, bo nie wiem kto odpowiada za transfery tych klubów. Proszę, proszę Kazorlis, żeby ktoś się po niego zgłosił. No i chyba się nie zgłosił, no szkoda by było, chłopa. No chyba tak. Ech, no szkoda Kazorli, szkoda, już nie da się po ptakach, bo nic się nie stanie przy tym okienko. Kukleo, no tak, nawet Kazorli niestety będziemy się dostać, no i niestety będę się jakoś rozpracować, mam sporą kadrę, ale za to jakoś to rozpracujemy, no bo pewnie byłoby narzekanie, że mam zbyt wąską kadrę, ale nie mam wąskiej kadry. Dobra, teraz tak, ogarnijmy sobie, bo zaszalałem w tym okienku, zachowałem się jak Roman Abramowicz i kupiłem ile w zielecie. Halilowicz, 81 overall, przyzwoity. Przyzwoite stygi i Kai Gündogan. Teraz tak, numery, bo to mi się też się przyda. Numery na koszulkach, i tak jest. Sporo numerów jest fajnych zajętych, więc zobaczymy, kogo sobie wzięli, jakby co. Gündogan wziął 16, Kalikowi. No ładne numery sobie wzięli, nie powiem. Takie, które mi pasują. Dobra, teraz tak. Będę się tutaj rozwijać oczywiście Halilowicza, bo to jest piłkarz, który. No, będę starał się rozwijać też tylko teraz tych piłkarzy, którzy mają ten potencjał i. Czyli na przykład Gnabry nie poszedł gdzieś na wypożyczenie, a to jest dziwota. No to on był na wypożyczeniach, to trudno, to będzie się działo daleko poza kadrą. Halilowicz. Mam teraz tych przyszłych pomocników, że chyba będzie musiał formację zmienić, na trójkę obrońców i tych pomocników nawalić, bo będą niezadowoleni, że nie będą grać. A mam naprawdę duże pole do popisu, szczególnie jeżeli chodzi o ten środek pola. Obrona. Ale Halilowicza będę miał pociechy na pewno, więc ja to się nie martwię. Więc ukradłem Barcelonie drugiego Messiego. Ładnie się rozwinia teraz na bitwę Kiron. Zaraz awansuje na overall numer 80. O! Grupy. Grupy, tabele. Ale zerkniemy. Elita nas nie interesuje, Copa Europa też nas nie interesuje. O! Uwaga! Taram! Arsenal, Porto, Inter, Anderlecht. Jaka prosta grupa! Przyjemną grupę nam dali, naprawdę, bardzo łatwą grupę, tak muszę wam powiedzieć, bo sam się nie spodziewałem, że taka prosta będzie. Dobra, jako że gramy teraz z Interem, o, Aguero skoczył overall. Dobra, to gramy tutaj rezerwowym składem i damy szansę naszym piłkarzom, którzy nie mieli tak często. Damy też szansę Gündoganowi, żeby zadebiutował. Pogląda defensywnym, Bazur, niech wraca do formy, Debussy. Na lewej obronie, o, Gibbs wrócił, dzień dobry. Bardzo dobrze, tak będzie wyglądał skład na mecz z West Bromwich Albion, który sobie zagramy w następnym odcinku. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za ten odcinek, trzymajcie się, no napiszcie moje transfery, no bo troszkę zaszalałem, faktycznie, troszkę się zaszalałem, ale pomyślałem, że jak mam tyle pieniędzy, a co, jakby co, sprzeda się kogoś w zimę i będzie po kłopocie. Trzymajcie się, hej!